To ja. Zwarty, gotowy do pracy. Nowe rękawiczki mam. Pada deszcz. Słaba pogoda. Wierzby plecione. Tam lepiej pokaż więcej coś. Tam mam więcej. Samochód otwórz. Mam dużo roślin, które wymagają pracy, ale trochę pada. Będzie mokro, ale i tak będzie trzeba to zrobić. O! Masz nagrać. Panie ojcze, chce pan być w filmie? Nie. Pomachaj ojcze. No taki jest niedobry, widzicie państwo? Dobra, wystarczy tego dobrego. Dobry dzień, wystarczy. Wystarczy. Myślałem, że robisz mi zdjęcie. Witamy w jednej z naszych dwóch szklarni, czyli w naszej, powiedzmy... Mała szklarnia, która jest ogrzewana i można tutaj rozsadzać, przesadzać i siać. Bo tu rośnie. Powiedzmy, że nasza amatorska uprawa, półamatorska, półprofesjonalna uprawa roślin. Tam są jeszcze takie małe sadzonki wyżej. Ty, to wygląda jak na takim z YouTube'a. Jo, podlewam trochę. Mam świeżo wsadzone surfinie. Tam jest złocień, tutaj jest bakopa. I z racji na to, że było dzisiaj dość słonecznie, a tutaj to jest na półce, to trochę zwiędło, ale odbije. Znajdują się tutaj rośliny jednoroczne, rabatowe, takie jak pelargonie, surfinie, nemezje, komarzyce. Więc tak naprawdę od tego miejsca zaczyna się nasza produkcja, czyli rośliny zakupione w multiplatach od producenta trafiają do nas i tutaj je rozsadzamy. Ze względu na to, że mamy dość ograniczoną ilość miejsca tutaj, to sadzimy je w doniczki, no większość sadzimy w doniczki kwadratowe, a później jak już brakuje, to sadzimy je w takie doniczki, one są chyba dziewiątki albo dziesiątki. No. Pokażę wam teraz jedną z ciekawszych roślin, które mamy. Jest to męczennica Passiflora. Powiem wam, że wyhodowałem kilka sztuk z nasionek. Miałem chyba z 10 nasion, wyrosły z tego chyba 3 albo 4 męczennice i poprzycinałem i ukorzeniłem. I na ten moment mam tutaj 3 wiszące, tam chyba jeden, plus jeszcze właśnie w doniczkę. Ale też będę przesadzał do doniczek wiszących. Mamy Bidensa. Spicy Electric White, chyba nowa odmiana, nigdy wcześniej nie mieliśmy jej. Mamy pelargonię w dwóch kolorach, tutaj widać, że uchował się jakiś kwiatek już. No i tak będzie trzeba oberwać, tak jak obrywamy pąki, ponieważ no, to nie jest jeszcze czas na to, żeby te sadzonki miały kwiaty, ponieważ one muszą jeszcze urosnąć. Sprawdźmy, czy mają. One były sadzone jako jedne z ostatnich. No, system korzeniowy mają już dość dobrze rozbudowany, ale jeszcze muszą trochę w tych pojemnikach przebić. Tak. Ogólnie jestem bardzo zadowolony z tych sadzonek. To są sadzonki Begoni Dragon, odmiana Pink. One mają tutaj trochę za gęsto i, że tak powiem, trochę
są za bardzo wybujałe. Ale ze względu na to, że dość sporo urosły, a mają tutaj nie za dużą ilość miejsca, to i tak no jeszcze tydzień musimy się przemęczyć w tej szklarni. Później te sadzonki przesadzamy już typowo do doniczek Dragony 1,5 litrowych. Pozostałe, czyli Pelargonia Surfinie, do doniczek 12. I są przenoszone do większej szklarni, która nie jest już ogrzewana. Bardzo jestem zadowolony z dwóch odmian begonii. To jest akurat gatunek Coral Pink. Bardzo ładne sadzonki. W tym roku, jak dostałem je, to poscinałem po jednym, po dwa liście. Mimo że begonii bulwiastej na ogół nie rozmnaża się przez sadzonki liściowe, to ja postanowiłem spróbować w tym roku. Dlatego widać, że na przykład po tej stronie nie ma ona liści. No też możemy sprawdzić, jak tam system korzeniowy tej begonii. No z tej strony bardziej jest widoczny, ale też widzimy, że ma się całkiem dobrze. Tutaj mamy drugą odmianę. To jest Carmen Red. Tutaj pojawiają się powoli już kwiaty, tutaj też. No jak można zauważyć, ma trochę jaśniejsze liście od tej Coral Pink, ale to jakby ten sam rodzaj, bo również jest to begonia bulwiasta. Tutaj mamy Nemezję, niedawno wsadzoną z multiplatu. Tutaj mamy późniejsze, które były wsadzone od producenta. Tutaj jest to, co mi się udało ukorzenić. Mamy też begonię zwisającą w doniczkach wiszących. O, tutaj jakiś fast. Co to? Fastik. No, mamy surfinie. Część z nich już kwitnie, mimo że nie powinna. Tak się dzieje tutaj. Obecnie przenosimy tego złocienia, ponieważ też przyszedł od producenta. Złocienie są roślinami nie jednorocznymi, tylko wieloletnimi, więc można je spokojnie przesadzić już do doniczek docelowych i wynieść do szklarni nieogrzewanej. Tutaj mam moje palmy, które u mnie na parapecie w domu wykiełkowały. Przeniosłem je tutaj do szklarni, ale postawiłem tak i zapomniałem o nich, bo miałem tutaj trochę za mokro i zdecydowanie inne warunki niż w domu. Komarzyce bardzo ładnie rosną. Pościnałem, również ukorzeniłem tamantackę. Pokażę wam później. Tutaj bakopa, tutaj surfinia conchita, grand white. Bardzo ładne, pachnące kwiaty. Tutaj jest purpurowy. Pokażę wam. O, tutaj mam siewki, na przykład pysznogłówkę chyba. Pokażę wam tackę przeze mnie ukorzeniową. Ukorzenioną. Moje dziecko. Patrzcie. Wszystkie sadzonki prawie. Tutaj jest jakaś jedna, która, nie wiem, nie było tutaj sadzonki chyba. Tak to wszystkie się przyjęły. Co jeszcze? O, tutaj jest pelargonia. Zobaczmy, jaką mamy temperaturę. No w okolicach 19 stopni, 20. To jest taka optymalna temperatura dla kwiatów. Grzyby się tutaj nie rozprzestrzeniają, ponieważ jakby była za niska temperatura i zbyt wilgotno, to no, są to idealne warunki do powstawania różnych grzybów. A, tutaj jest to, co Aleksandra już pokazywała, czyli męczennica. Tutaj mamy, nie wiem, posadziłem jakoś dwie chyba i dwie się przyjęły. Pokazać te? Bo nie widać na tle zielonego. A, na moim tle. Tak wygląda. Pięknie. Dobra. Tu mamy tak, to jest Nemezja. Nemezja? Nemezja. Little Cherry. Bardzo ładne kwiatki takie. No już kwitną, ale też no, nie powinny jeszcze kwitnąć. Zobaczcie, jak rośliny są mądre i inteligentne, ponieważ ona była tak zawieszona, więc wszystkie rośliny podążały do światła. Tutaj jest półka, na której mamy również rośliny oraz ukorzeniamy je pod folią i
te rośliny pragnęły tego światła, więc są skierowane wszystkie do tego, do tej strony. Gdybym ja teraz zawiesił ją tak i odczekał kilka dni, to wszystkie będą, no, zmienią swoje położenie, też jakby kierując się w stronę światła. Co tutaj jeszcze? No mamy pelargonię. Tutaj jest jakaś w ogóle pojedyncza? Dziwne. Ogólnie pelargonie są pełne i pojedyncze. I tutaj mam jakąś sadzonkę pelargonii pojedynczej, mimo że w tym roku pelargonii pojedynczych nie mam. Może jakoś przetrwała. Ale też są dwa gatunki. Taka jasna, kaliopa i ciemniejsza, taka typowa czerwona. Więc tak naprawdę jest to, powiedzmy, większość z tych roślin, które będziemy mieli jako rośliny jednoroczne. Pokażę jeszcze na górze, jak to wygląda. Nie wiem, chcesz tutaj wejść? A ja wejdę tam? Wejdziesz? Pojedę tam. Ty też mam wejść? No nie, no już nagle tak po prostu. A, no dobra. Tak? Tutaj mamy na półce pelargonię. Tutaj mamy begonię. To jest ta begonia stale kwitnąca. Różowa i biała. A tutaj ukorzeniają się rośliny. Co tam je piszesz? Wysłałam ci tacki. To nam brakuje. Czemu to tam jest otwarte? Conchita. Sucho tutaj mają trochę.